Cześć! W tym odcinku opowiem o funkcjach, które wprowadziliśmy w Fanboxie 6. Zapraszam! Zacznijmy od funkcji Eco. Wprowadziliśmy trzy takie tryby. Dla diod LED, dla pasma Wi-Fi 5 GHz oraz wzmacniacza Smartbox Wi-Fi 6. Dzięki harmonogramom możesz wyłączyć poszczególne funkcje, gdy ich nie potrzebujesz i tym samym zaoszczędzić energię. Harmonogramami możesz zarządzać w menu modemu lub w aplikacji Mój Fanbox. Wystarczy, że wejdziesz w odpowiednią funkcję harmonogramu LED, Wi-Fi lub wzmacniacza i zaznaczysz na nim dzień i zakres czasowy, w którym dana funkcja ma być wyłączona. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że gdy diody LED są wyłączone, a pojawi się błąd, na przykład brak dostępu do internetu, wszystkie diody włączą się i poinformują o stanie usługi. Jeśli błąd zniknie, diody znów się wyłączą zgodnie z ustawionym harmonogramem. Pamiętaj też, że tryby Eco dla Wi-Fi i wzmacniacza wpływają na pracę sieci Wi-Fi. Oznacza to, że gdy wyłączysz na przykład pasmo 5 GHz, to odłączysz od internetu wszystkie urządzenia podłączone właśnie do tej sieci Wi-Fi na tym paśmie. Podobnie w sytuacji, jeśli wyłączysz całą sieć lub wzmacniacz. Fanbox 6 ma też możliwość włączenia dwóch dodatkowych sieci Wi-Fi dla gości oraz dla urządzeń IoT Smart Home. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz udostępniać swojej prywatnej sieci Wi-Fi gościom ani urządzeniom Smart Home. Sieci Wi-Fi są od siebie odizolowane, co pozwala na większe bezpieczeństwo głównej sieci domowej. Podobnie jak w przypadku trybów Eco, takimi sieciami możesz zarządzać w aplikacji Mój Fanbox lub klasycznie, gdy zalogujesz się do menu routera, na przykład na komputerze. Wejdź w opcję Wi-Fi i włącz lub wyłącz wybraną sieć. Dodatkowo po wejściu w menu danej sieci możesz ustawić jej nazwę i hasło, a także wyświetlić kod QR do połączenia się z nią. Dla sieci Wi-Fi dla gości ustawisz czas jej aktywności, a dla Wi-Fi IoT stopień jej izolacji. Fanbox 6 zyskał też nowe menu konfiguracyjne. Moim zdaniem jest bardzo intuicyjne i nowoczesne. Dostęp do niego jest możliwy po wejściu na stronę http://fanbox lub 192.168.1.1. Jeśli robisz to pierwszy raz, to ustaw swoje hasło dostępu. Po zalogowaniu możesz zarządzać wszystkimi ustawieniami routera. A Ty co sądzisz o nowych funkcjach w Fanboxie 6? Zostaw komentarz pod filmem lub podziel się swoją opinią na naszym forum. Dziękuję i do zobaczenia!